W roku 2021 niemal 3,5 tysiąca osób poniżej 18 roku życia trafiło pod opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu wymagających leczenia poważnych dolegliwości. Najmłodszych Suwałczan nękają różne schorzenia. Dwuletnia pandemia na długie godziny posadziła uczniów przed ekranami komputerów. Pozbawiła ich też w pewnym stopniu możliwości podejmowania aktywności fizycznej. I widać to w statystyce. Niemal 600 przedstawicieli najmłodszego pokolenia dotkniętych jest zniekształceniami kręgosłupa. Ponad 420 osób ma problemy z akomodacją i refrakcją oka. W tej grupie wiekowej w ciągu 2021 roku alergie wykryto po raz pierwszy u blisko 110 osób. Pandemia i brak ruchu oraz niewłaściwa dieta doprowadziły do wymagającej leczenia otyłości aż 40-osobową grupę młodych ludzi i bardzo młodych ludzi. Kolejne ponad 30 osób dorobiło się w swoim krótkim życiu problemów z kręgosłupem. Porównując dane z roku 2020 i 2021, można dojść do wniosku, że schorowanych dzieciaków dość szybko przybywa. O ile w 2020 roku pod czynną opiekę lekarza trafiło po raz pierwszy 415 pacjentów, to rok później już 467. Dorośli również zmagają się z licznymi dolegliwościami, ale jak uznaje autor miejskiego raportu o zdrowiu Suwałczan, w ogromnej mierze stan zdrowia mieszkańców zależy od warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich żyją. Na stan zdrowia mają również wpływ takie czynniki, jak styl życia czy jakość środowiska w miejscu pracy i zamieszkania. W 2021 roku blisko 34 tysiące dorosłych Suwałczan znajdowało się pod stałą opieką lekarza POZ-u. U niemal 4200 osób po raz pierwszy wykryto schorzenia wymagające stałej współpracy z lekarzem. W całej pełnoletniej populacji miasta największą grupę stanowią dotknięci chorobami układu krążenia. To ponad 16 tysięcy osób. Z problemami dotyczącymi układu mięśniowego, kostnego i tkanki łącznej zmaga się kolejne blisko 12 tysięcy osób. Mieszkańcom doskwierają również dolegliwości trawienne o charakterze przewlekłym. Ta grupa liczy niemal 5800 osób. Ponad 4,5 tysiąca mieszkańców ma problemy z obwodowym układem nerwowym, a ponad 3300 osób dotkniętych jest cukrzycą, niewiele mniej chorobami tarczycy. I choć Polacy mocno narzekali na dostępność lekarzy, to przez 2021 rok liczba nowo wykrytych schorzeń była wyższa od tej z 2020 roku o ponad 1100 przypadków. Dane pochodzą z raportu o stanie miasta w 2021 roku.